Spacerując po Sandomierzu, warto odwiedzić ciekawy kościół świętego Jakuba, kościół ojców dominikanów. To kościół pod każdym względem niezwykle interesujący. Między innymi dlatego, że właśnie tutaj, w kościele świętego Jakuba, po raz pierwszy w Polsce osiedlili się dominikanie. Jest to w ogóle jeden z pierwszych dominikańskich konwentów, klasztorów w Polsce. Powstał zaledwie 10 lat po zatwierdzeniu reguły tego zakonu. Dominikanie są tutaj obecni do dnia dzisiejszego. To także miejsce kultu tutejszych dominikańskich błogosławionych męczenników. Otóż w roku 1260 podczas jednego z mongolskich najazdów zostało tutaj prawie 50 dominikanów zamordowanych i są oni po dziś dzień otoczeni tutaj kultem. Pozdrawiam z Sandomierza, Zbigniew Giżyński.